Jak pamiętam, w Nic Śmiesznego jest taka scena, że z Węgierką, mam taką scenę, że ona sobie korzysta z mojego palca. Tak. No wiesz, no to oddzielnie było na nią, oddzielnie na mnie. I ten palec, który ona wykorzystywała, to było tak, że... Do zaspokajania się, że, wyjaśnijmy. Tak, no, że kamera była tu, na górze, a Koterski mnie ciągnął za rękę, tak, wiesz, a ja miałem monolog wewnętrzny, wiesz, i ten. I coraz szybciej, tak, wiesz, i to ramię, tak, ja nie mogłem tego grać, bo się zaraz śmiałem, wiesz, bo wiem, co będą widzieć ludzie, a tu Koterski mnie tak... na dole pod kadrem i mówi, nie śmiej się. No, najgorsze miałem z prukaniem, nie, że tam... Najlepsze są Koterskiego. Koterskiego się powinno drukować, bo najśmieszniejsze są jego didaskalia. Tak. Że on tam ma tą dziewczynę, przy której tam pruka, tak? No, i z nerwów. I on co chwilę idzie do łazienki i tam jest napisane, odciąga pośladek. No, wiesz, no weź to teraz zagraj. Odciąga pośladek i w momencie, kiedy jestem... kaszle, żeby zagłuszyć ewentualny dźwięk. I potem, wiesz, i to jest niby nie, facet robi tak, no ale potem ten ruch spodni. Tak. Wietrzenia, no to po prostu ja nie mogłem tego zagrać w tej piżamce, wiesz, i co gram, to się śmieje, nie? I tak mnie wtedy Koterski zjechał. No, piekielnie trudny zawód. Przygoda, tak.